Dzień dobry, witam was serdecznie. Druid Diablo 2 Resurrected, wiecie o co chodzi. Kontynuujemy przygodę. Dziś będziemy odzyskiwać Mallus Hora Dreamów z klasztorów Łotrzyc. Podchodzimy do Charcy i ona nadaje tego questa. Nie chcę mi się tego słuchać, bo to jest inna aktorka głosowa. Przykro mi bardzo. Doceniam waszą pracę, Blizzard, ale nie dziękuję. To sobie posprzedajemy. Poszukaj Mallusa Hora Dreamów w koszarach klasztoru. Uważaj na strzegącego go kowala. Więc teraz tak, idziemy na czarne moczary. Tak, o. I szukamy wyjścia do wyżyny Tamou. Najpierw sobie przywołamy tutaj dębowego mędrca, trzy kruki i roślinkę. I walimy z kuli magmy. Klasyka, klasyka. I teraz tak, wyżyna Tamou, ona jest o tyle ciekawa, chociaż to ma też swoje wady, że wejście do klasztoru zawsze znajduje się w tym samym miejscu. Generalnie, o, nowe potworki. Generalnie mapy w Diablo 2 są generowane proceduralnie. Za każdym razem jak wejdziemy do gry to może być inaczej zbudowana. Północ, południe, wschód, zachód, w różne strony trzeba się poruszać. Natomiast wyjątkiem jest wyżyna Tamou i pewnie jeszcze w gierce się znajdzie innych i nie kilka takich lokacji, gdzie właśnie zawsze wiadomo, w którą stronę się poruszać. To jest o tyle dobre, że no nie musimy się z tym męczyć, ale jednak to ma też swoje wady. Bowiem no, zabiera to rzeczywiście to jego elementu eksploracji. Nie trafiamy na jakąś większą ilość jednostek, nie krążymy, tylko czasami możemy iść prosto do celu, a tuż obok mogą być jakieś elitarne jednostki. O, i mamy wejście do klasztoru. I teraz tak, cholercia, powiem wam szczerze, że ten odcinek będzie bardzo krótki. Bo wiem, to już jesteśmy właściwie u celu. To jest bardzo krótki quest, ale tak zrobimy. Jeden quest, jeden filmik, bowiem ostatni to już jest troszkę więcej latania. Mamy 11 poziom. Jeszcze jeden i odblokowujemy nowe skille. Mamy zewnętrzny monastyr. O, wiem co zrobimy. Tak jest. Nie skończymy w momencie wykonania questu, bo chodzi o to, że teraz odzyskujemy Mallusa Hora Dreamów, potem musimy dojść do bossa aktu. I od miejsca, w którym zdobywamy Mallusa, do ostatniego bossa jest bardzo długa droga. Dlatego sobie zrobiłem coś takiego, że zakończymy questa dla Charcy i troszkę przejdziemy kawałeczek, przez więzienie przejdziemy. Prawda? O, żeby ten odcinek nie był aż taki krótki. Okej, co mamy? Yeti. Walczymy z Yeti. Co, kruki nam padły. Raz, dwa, trzy i dębowy mędrzec. O, i dzięki temu może właśnie też nabijemy ten 12 level na tym odcinku. Ja muszę pójść kupić te przeklęte potionki staminy. Mamy taki piękny, bogaty język, a tego mówi potionki staminy. Mikstury wytrzymałości. Dobra, jesteśmy w koszarach, czyli zbliżamy się do kowala i jego znaczy nie jego młota, tylko chroni młota. To już lada moment. On nie jest ciężki. Cięższy będzie kowal w piekle, ale to zobaczycie. No spoiler. Walczymy z unikatowym. Duchowe oko. O, duchowe oko. Zaraz umrze. Dostanie z kuli magmy. Uwaga i... I umarł. Wziął i umarł.
Okej. I tu już momencik, już, tuż za rogiem znajduje się kowal. Najpierw zabijemy sobie te diabliki. Tutaj się uleczymy. Fajna rzeźnia, wypadł nam amulet, którego sobie zidentyfikujemy. 27 więcej złota wypada z potworów. Więc spoko, może to sobie zostawimy, kiedy będę robić jakieś rany na złoto. Okej. Na razie taka po prostu czysta sieczka tutaj. Muszę uważać, żeby znowu przypadkiem nie przełączyć ekranu. Już mam tyle złota, że na luzie sobie mogę pozwolić po prostu o, jest, dobra. Pyk, o. Mam tyle złota, że mogę sobie na luzie pozwolić na kupienie całej wypełnionej księgi. Dobra, i tutaj mamy kowala. Nowy aktor głosowy, nie lubię tego. O, i tutaj mamy kowala, tak wygląda w oryginale. Wow. Czekajcie, padło mi wszystko. Tego się bawi zamiast walczyć. Pach. Tak naprawdę zabicie go nie jest konieczne. Wystarczy, że łapiemy za młot i wracamy. I padł. Z niego co wypadło? Nic nie wypadło. Tak. Mallus Hora Dreamów. Wracamy do miasta i teraz tak, oddajemy Mallusa Charcy i zgarniamy nagrodę. A jakaż to będzie nagroda? Wielkie dzięki za zwrócenie mi Mallusa. Teraz mogę I teraz tak, mamy nasycenie i możemy włożyć jakiś przedmiot, czekaj, bez biżuterii oraz przedmiotów magicznych z gniazdem rzadkich unikatów. Aha, czyli musimy dać jej biały przedmiot i ona z niego zrobi żółty. Mała jest szansa, żeby to było coś rzeczywiście przydatnego, nie ma co tego odkładać. Kiedyś odkładałem na walkę tuż przed bossem, z Diablo miałem walczyć i wtedy ulepszałem jakiś przedmiot. I bo okazywało się, że to dupa, nie przedmiot. To nie jest magiczna wilcza głowa. Widzicie, ona ma niebieskie afiksy, ale to są takie jakby, no nie wiem, no nie są magiczne, że tak powiem. Sam przedmiot dalej jest biały, szary, nie, eteryczny. On jest eteryczny. Ciekawe, czy Charcy go nasyci, powinna nasycić. Uwaga, dobra, moi drodzy. Nasycamy przedmiot, zaraz zobaczymy, pyk i dostaje żółty, też eteryczny. Cholercia, czyli został eteryczny, niedobrze. Plus 2 do umiejętności nekrorośl, okej, spoko. 5 do zdrowia, ale dużo odporności. Dużo odporności do trucizn i skraca trucizny. To się bardzo przyda na bossa aktu, bo boss aktu właśnie mocno z trucizn wali. Mamy na to sposób oczywiście. Że naszym wrogiem... ...demoniczna królowa Andariel, która przeciągnęła członkinię zakonu na złą stronę... Tak jest, czyli bossem aktu jest Andariel. O. Siostr rzezi, znajdź siedlisko Andariel w katakumbach klasztoru. Dlatego, moi drodzy, nie kończymy jeszcze filmu. Nie będziemy dzisiaj bić Andariel, ale skrócimy sobie troszkę dystans, bo wiem, filmik jest bardzo krótki. Natomiast gdybym zostawił tą podróż w tym momencie, już na kolejne wideo, to tamten filmik by był już za długi, bowiem musimy się dostać do więzienia, potem katakumby i tak dalej, jest bardzo długa droga nas czeka. Dlatego ja dotrę do pewnego momentu, już wiem do którego momentu dotrzemy i wtedy zakończymy filmik. Quest już zakończony, ale teraz skracamy dystans do Andariel. No i zaraz wbijamy kolejny poziom. Na kolejnym poziomie będę mógł założyć ten nowy hełm, który jest eteryczny
Więc po zepsuciu już nie będzie można go używać, nie będzie można go naprawiać, ale jak sami widzicie, cholercia, tamten przedmiot etereczny, który miałem, jeszcze się nie zepsuł. Co my tu mamy? Widmo. Więc jestem pewien, że zanim tamta wilcza głowa mi się zepsuje, to już znajdę lepszą. Więzienie poziom drugi. Będzie więzienie miało jeszcze poziom trzeci. I wsio. Uwaga, zaraz lewerk. Aj, no i się pogubiłem. Będzie tutaj zejście? Jest, ha, dobrze, zgadłem, ha. Okej, więzienie poziom trzeci. Zaraz wychodzimy z niego, ale powinniśmy jeszcze ten level zdążyć nabić. Ciekawe, kiedy wypadnie mi jakiś unikatowy przedmiot. Czekamy, moi drodzy. Będzie, miejmy nadzieję, że będzie to uwiecznione na filmiku. Ale jestem ciekaw, żeby nie było, że odblokuję kolejnego skilla z ognistego. O! A okaże się, że kula magma jednak dalej jest lepsza. I level! Wilcza głowa! Oj! Żeby nie było, że ta wilcza głowa jest lepsza. Kula magmy. O nie! Ona jest lepsza! Ona jest lepsza! Znaczy, plus 2 do kuli magma, ja przestaję już korzystać z kuli magmy. Chyba. Nie, dobra, jest gorsza, ale niewiele. Zostawię ją sobie. Jakby ta mi się zepsuła. Okej, moi drodzy, 12 level. Odblokowujemy sobie, weźmiemy sobie szczelinę. Ona zadaje obrażenia 16 do 28. Natomiast kula magmy zadaje 20 do... No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. I jak to wygląda ta szczelinka? Pyk, coś takiego, o! I ona sobie tutaj... no niby losowo jest coś takiego, to jest area of effect. Tworzą się szczeliny. Ale wydaje mi się, że cooldown jest troszkę mniejszy niż kuli magmy, ale tak czy siak nie da się zrobić czegoś takiego, bo powiedzmy, odblokuję sobie artystyczny podmuch, ale po to, żeby zbroję cyklonu odblokować. Z arktycznego podmuchu na razie nie będziemy korzystać, ale będziemy korzystać ze zbroi cyklonu. Zbroja cyklonu powoduje, że otaczamy się taką osłoną. I ona powoduje, że ona wchłania 40 obrażeń od żywiołów, nie od fizycznych, tylko od żywiołów. To może się przydać na Andaryl, bo ona mocno z trucizny uderza. O. I teraz tak, o co chodzi? Dlaczego nie będę korzystać z arktycznego podmuchu? Bowiem szczelina ma tak krótki cooldown, że nie zrobię czegoś takiego, powiedzmy. Że uruchamiam szczelinę i uderzam z arktycznego podmuchu. Ciach, a w sumie może? Tak, może zrobimy tak. Może tak zrobimy, zamiast, wiecie, powiedzmy, uruchamiać szczelinę, poczekać, uruchamiać szczelinę, poczekać, tylko uruchomić szczelinę i arktyczny podmuch. Chodzi o to też, dlaczego mi się za bardzo ten arktyczny podmuch nie podoba, bo on ma jeszcze taki cast time, że tak powiem. Po naciśnięciu nie zaczyna automatyczne atakowanie, tylko tam zbiera tą energię. Ale okej, okay, tak zrobimy, moi drodzy, wiecie co? Weźmiemy sobie takie combo, wombo. Właśnie szczelina plus arktyczny podmuch. Weźmiemy sobie zbroję cyklonu.
przywołania, weźmiemy nowego przywołańca, czyli nekrorośl. I chodzi o to, że ta nekrorośl powoduje, że weźmiemy to sobie pod F4. O, pyk. I ona zjada zwłoki poległych przeciwników. Teraz tego nie robi, bo mam full HP. I przywraca pewną ilość złota. O. Dzięki temu ja, powiedzmy, na... rzadziej się muszę wracać do miasta. Mogę nawet zrobić coś takiego, że sobie zostawię jeden pasek tutaj tylko na życie, resztę na manę. Czyli powiem wam szczerze, całkiem duży upgrade był teraz wraz z tym levelkiem, prawda? O. Czyli pyk i arktyczny podmuch. Małe obrażenia ten podmuch zadaje, dlatego że to jest, no, czekajcie, może dałbym jeszcze jeden punkcik. Zobaczymy, czekajcie, jak szczelina bije, czy ona zabije... Oj, widzicie? Ta szczelina, ona sama zabiła te widma. Ona ma dobre obrażenia. Pyk. No, a zobaczymy, jak sobie arktyczny podmuch radzi. No, słabiutko, słabiutko. Szczelinkę raz rzucę i od razu jak wszystko pada. Łojeny, od razu. No, dobrze, co my tutaj mamy? Mamy tutaj złoto, do którego nie możemy sięgnąć, ale tutaj... Czekajcie, czekajcie, mam nadzieję, że dobrze pamiętam. O, jest, dobrze, ha! Tajne przejście, tak jest. Dlatego sądzę, że może w ten arktyczny podmuch damy jeszcze taki jeden punkcik. Może dwa, czemu nie? Trochę zmarnowane, ale spoko. O. Już widać różnicę. No i widzicie, jaką długą, prostą drogę przeszliśmy. A jeny. Ale latam. Ja pierdzielę, całe odkryłem więzienie. No nie, zobaczcie, ostatnie miejsce, tutaj byłem, tu. Tu polazłem, tu polazłem. Klasyka, klasyka Diablo 2. Odkryłem całą mapę, cały poziom trzeci więzienia. Dosłownie ostatni narożnik to jest właśnie wyjście. Klasyka. I jesteśmy w wewnętrznym monastyrze. I odblokowaliśmy waypointa. Tak jest. Tutaj znajduje się już główny klasztor, klasztorna brama, katedra, o. I tam już się znajduje przejście do Andariel. Więc moi drodzy, na tym, w tym miejscu kończymy. Tak jest, całkiem interesujący filmik, tak sądzę. Nowe skille odblokowane, dużo się działo, zabawnych rzeczy. Ale na razie kończymy. Mam nadzieję, że się spodobało. W następnym wideo będziemy walczyć z Andariel. To jest ważne, bo jest tutaj taki odpowiedni tip, który pozwoli znacznie łatwiej ją pokonać. Kończymy. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.